Dobra, cichutko. Elwina, elegancko. Dobra, tutaj nie możemy nic wziąć, dlatego że mamy już fulla. Oj, skąd? Skąd do mnie szczelando? Skąd szczelando? O, od tylca mnie. O ty kurde, paruwo jedna. Następny? To ja sobie pójdę po apteczkę. Gdzie jest moja apteczka? Tutaj była apteczka. Elegancko. Co za paruwy jedne. Nie, lepiej tego u góry, bo on najwięcej HP nam zadaje. Poza tym on stoi w miejscu, więc on jest większym zagrożeniem. Ale skąd oni się tak spawnią? Ja pierdzielę. Więcej was matka w domu nie miała? Nie no, miała, ale nie chciała. O, tutaj widzę, że sobie w szachy ktoś grał. To trochę taka szachownica była chyba, albo w warcaby. Whatever, kto co lubi. Czy tu będzie następny tunel? To przypomina miejsce, jakby tu miał być następny tunel. Dobra, od tylca gościu. Dobranoc. Płynanoc. Tam są. O, uciekamy. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, kurde. O kurde, gorąco się robi, powiem szczerze. Ich tutaj jest coraz więcej, nie jest dobrze. Skąd mnie jeszcze naparza, frajer? Pokaż się. A stamtąd, dobra. Trzeba ammo zbierać, żeby nie było potem przypału. Bo ja nie chcę potem, kurde, obudzić się z ręką w nocniku i modlić się o to, żeby, nie wiem, następny poziom jakoś przejść, raczej następną misję. O Jezu, skąd teraz? Stąd. Paruwo jedna. Bez kitu. Skąd oni tu przyłażą? Was więcej, kurde, mogło nie być? Dobra, nie będę krakał. Idziemy do przodu. Co za kurde cymbały. O nie, wstawaj. Wstawaj, kurde. O, dobra, tutaj jest wyjście. Tu już jest koniec misji. A my jeszcze nie chcemy końca misji. Dlatego, że musimy jeszcze jeden tunel przecież zniszczyć. I teraz trzeba poszukać, gdzie jest jeszcze ten. Gdzie są jeszcze te katakumby zasrane. Bo ja wiem, że gdzieś coś pominąłem. Na bank, kurde. Tak więc szukamy teraz w takim razie tego miejsca. Więc poczekaj ta chwilę, dosłownie sekundkę, ja tutaj ogarnę co i jak. No właśnie, tędy nie byłem, widzicie? Znalazłem jedną drabinę, którą ominąłem. Warto było tutaj podejść. Okej, katakumby zostały teraz w pełni zniszczone. Wszystko zostało w pełni rozpierdzielone w drobny mak, więc możemy teraz iść do exitu, czyli do końca misji, bo tu mamy wszystkie punkciki zaliczone. Elegancko, podoba mi się to, jestem happy. O, i przy okazji tutaj mnie nie było, a warto przyjść, bo przy okazji mogę sobie wziąć amunicję i się wyleczyć. Zawsze warto odwiedzać takie miejsca. Dobra, tu byśmy się wrócili, a tu już będzie koniec. To jest ten tron, jakkolwiek to brzmi. A tu już będziemy mieli exit, dokładnie tak. I idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy. Zapnij! O nie,
Jesteśmy już na powierzchni. Victory! Zwycięstwo! Elegancko! Kolejna misja zaliczona. Ciekawostki. Błędna broń na odprawie. MP3008 został wynaleziony dopiero w 1944 roku i nie był w produkcji do stycznia 1945 roku. Jednak pociski były kompatybilne ze Sternmarkiem II. Niemiecki front pracy, Deutsche Arbeitsfront, często odwiedzał katakumby. Historyczna nieścisłość. Sternmark II został wydany dopiero w sierpniu 1942 roku podczas najazdu na Deep, operacja jubileuszowa. Więc Nanon użyłaby Sternmark I, chociaż amunicja MP40 jest kompatybilna z Sternmarkiem I. W jednym z korytarzy z czaszkami, na jednym z do połowy wypełnionych stosów kości, stoi policjant, który wyskakuje za kolumnę i znika. Jeśli go ścigasz, nie patrzy na gracza, ani nie reaguje na wystrzeliwane w niego pociski. Może to być odniesienie do historii paryskich katakumb jako miejsca notorycznie nawiedzonego. W poprzednim poziomie musieliśmy rozpierdzielić większość wejść do katakumb oraz znaleźć fałszywe papiery. Tu już mamy 3 gwiazdki, więc trochę dłużej nam ta misja zajęła, ale już przynajmniej mamy lepszy wynik, więc... Good, elegancko. Oczywiście, że sobie sejwujemy. Okej, więc możemy kontynuować w takim razie dalej rozgrywkę. Mamy teraz 10 maj 1942. Welcome to Santa Maria. Santa Maria. The fight continues. I to jest właśnie nasza główna protagonistka. W tym momencie, która strzela do czołga. Do czołgu. Do czołgiego. Jezu, ale to jest nieśmieszne bardzo. Misja trzecia. Bez śladu. Zadania. Zniszcz dowody dystrybucji, zniszcz ciężarówki dystrybucyjne, ukryj prasę drukarską, znajdź ukryte karabiny maszynowe, zbadaj ciężarówki dystrybucyjne. No dobra, to jedziemy z koksem w takim razie. A nie, my jesteśmy w tym, w katedrze. To jest kościół przecież. Tylko rozpierdzielony w drobny mak. Jaka muzyka nam tu towarzyszy, proszę państwa. Patrzcie na to, kurde, jesteśmy w kościele zniszczonym w pół. No niestety takie rzeczy się działy właśnie za czasów wojny. Tak więc no niestety dla osób, które nie lubią właściwie takich widoków, bo kojarzy im się to właśnie z takimi bardzo brzydkimi rzeczami, to niestety pretensje miejcie oczywiście do tego, co było parę ładnych lat temu, ponieważ te gry po prostu odwzorowują wydarzenia z tych, no jakby z wojny, nie? To chciałem bardziej powiedzieć, ale się zaplątałem. Pamiętam, że w tej misji, ja chyba utknąłem w tej misji, to jest chyba właściwie ostatnia misja za dzieciaka, którą pamiętam, a jak nie ta, to następna będzie ostatnią misją, ponieważ pamiętam, że ta też misja sprawiała mi problem. Nie potrafiłem jej przejść, jak byłem młodszy. Znaczy wiadomo, za dzieciaka nie mówię, że jak miałem 5 lat, ale jak na przykład miałem, nie wiem, lat 9. Ale te czasy mi się też, kurde, kojarzą z takimi mafiozami, którzy chodzili. Bo pamiętam, że za czasów właśnie wojny to było coś takiego, że chodzili właśnie tacy mafiozi, nie? I oni tam robili po prostu ładne przekręty w mieście i jak nie podporządkowałeś się do nich, to potrafili też tobie urżnąć łeb czy inne tego typu rzeczy. No generalnie, no straszne mega. To były straszne czasy i raczej nikt nie chciałby wrócić do takowych czasów. Trochę szkoda mi tej broni, więc zrobimy to tą bronią. Właśnie, trochę szkoda, kurde, broni. Szkoda amunicji, a tą bronią możemy sobie tak poniszczyć te skrzynki. Dobra, elegancko. Nie ma tutaj nic do tego?
A, to musimy zniszczyć. Pożar! Okej, czyli musimy jeszcze dwa takie zniszczyć, takie małe skrzynki. Dostał w plecy i kurde leży. Jak to jest możliwe, że on w plecy dostał i on tylko go tak lekko to zabolało, tak leciutko, ała. Skoro w rzeczywistości jakby oberwał tak w plecy, to zaraz by kurde leżał i kwiczał. Bez sensu. Ale dobra, gdzie ja się kurde realizmu w takich grach doszukuję? To też jest kurde głupie, głupota. Dobra, tam już sobie żołnierz zniknął. Aha, autko trzeba będzie zniszczyć. Wiecie co, to zrobimy to inaczej. Ja wiem jak to zrobimy, ponieważ tam u góry coś będzie ciekawego. Czekaj ta chwilę. Dobra, tu mamy przejście, eleganckie, kurde, o to chodziło. Nie to planowałem. O, właśnie, mogłem to inaczej jeszcze zrobić. I teraz musimy zniszczyć to autko, elegancko. Teraz się wkurzą i będą tutaj przyłazić do mnie. Ale my zaraz ich tutaj ładnie pociechamy. Za mną się pojawił, co nie? Ta jest. Dobra, nie ma już tutaj nikogo. Możemy sobie brać w takim razie amunicję do SMG i do pistola i lecieć w dół. Bo to co mieliśmy na razie zrobić, to zrobiliśmy, czyli po prostu zniszczyć autko i przy okazji spowodować tam lekki pożar, jeżeli chodzi o te małe skrzynki. Więc miejmy nadzieję, że teraz będę naprawdę miał czujne oko, żeby nic nie zgubić, bo jeżeli coś zgubię, no to będzie wtedy katorga, złość, smutek i żal. Pamiętam, że mój tata chyba bez problemu przechodził tę gierkę. On to w ogóle jak grał w tę gierkę, to z zamkniętymi oczami momentami. Ja miałem takie... LOL! Ja w to gram pierwszy raz i ja po prostu nie mogę sobie poradzić, a mój ojciec to po prostu popylał w tę gierkę jak szalony dosłownie, nie? Masakra, proszę państwa, masakra. Dobra, idziemy. Tutaj. Muzyka mega tutaj buduje klimat, naprawdę. Sorry, że ja piąty albo czwarty raz zwracam na to uwagę, ale uwielbiam właśnie jak w takich grach soundtrack jest tak idealnie podpasowany, a to mi się naprawdę kojarzy z takimi mocno latami 30, nie? Dobra, tutaj teren wyczyszczony, więc zobaczmy co dalej będzie. Ha, 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 siemaneczko, kolego. Koleżko. Dobra, jestem. Jak widzicie, doszedł nam ten nowy podpunkt w misji. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie miało ręce i nogi. Teraz tak. Siemanko. Nara. Teraz ja chyba wezmę sobie gorszy pistolet i zejdziemy po prostu w dół. O, dokładnie tak. Czasami miałem, ja zawsze mam problemy z zejściem, kurde, do tych katakumb, jeżeli chodzi o drabinę. A mianowicie zawsze mam z tym problem dlatego, że często jest tak, że jak chcę zejść na dół, to po prostu postać dalej się trzyma drabinki i nie mogę po prostu zejść. Więc zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. Chociaż nie, tutaj chyba jeszcze nie pójdziemy. Mi się wydaje, że do tego tunelu jeszcze wrócimy później. Ale najpierw może pójdźmy tędy.
O właśnie, tędy. Wypadałoby tutaj towarzystwo trochę uspokoić. No nie przeskoczymy. Aha, dobra, czyli jednak musimy iść tunelem. Dobra, czyli fałszywy alarm, to ja tutaj źle was pokierowałem. No ale przynajmniej możemy teraz sobie ładnie ten... W ogóle ta ręka naszej protagonistki bardzo mi przypomina rękę tego Jamesa Bonda z gry GoldenEye na Nintendo 64. Może to jest ten sam model, kurde, albo podobny. W cymbał dostał, kurde, frajer. Dobra. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak ściągnąć czapę dostępnemu. Kurde, no zmieść się, co ty taka ulana jesteś?